też bardzo wezmę istotnego wsparcia procesu dydaktycznego poprzez technologie informacyjno-komunikacyjne, w szczególności technologie learningowe, będzie niemożliwy postęp, rozwój uczelni, a w szczególności współpraca z korporacjami, z przedsiębiorstwami, których zgodnie ze strategią uczelni przewidujemy, że wykorzystując doświadczenia i platformy technologiczne, będziemy mogli wspierać te korporacje w ciągłym pogłębianiu wiedzy. Przejdę może teraz do samego projektu. Motto. Tu mieliśmy taki problem, że właściwie wiedzieliśmy tylko, że no, trzeba zacząć i dojść no, najlepiej prawda, do celu. Plan referatu. Kilka słów powiem o takich ogólnych informacji. Później przedstawię sam projekt, który jest realizowany w tej chwili na SDGW na kierunku rolnictwo. Jest on jako alternatywny w stosunku do zajęć stacjonarnych i do zajęć zaocznych, które odbywają się równolegle. Jest to projekt pilotażowy. Kierunek został wybrany w ten sposób, że jest on, można powiedzieć, raczej trudniejszy do wprowadzenia e-learningu oraz bardzo typowy dla naszej uczelni. Kierunek ten również charakteryzuje się dużą ilością różnego rodzaju doświadczeń i eksperymentów, no, które tutaj stawiamy sobie jako taki nasz specyficzny cel, jako główne zadanie do rozwiązania. Porównano różnorodne metody i narzędzia mające zastosowanie w realizacji zadań projektu i przeprowadzono analizę SWOT całego przedsięwzięcia i przedyskutowano trudności. Praktycznych trudności będę wniosków. Więc terminy nauczania, no tutaj to chyba mogę wspominać, bo większość z tych rzeczy była już dosyć głęboko omawiana. Główne funkcje uniwersytetu. Więc jako jednostka dydaktyczna, jako jednostka gospodarcza w wirtualnej sieci biznesowej, jako centrum transferu innowacji i technologii i jako centrum badawcze. Mamy tutaj, zauważamy malejącą rolę nauczyciela, rozdzielenie roli nauczyciela i eksperta badacza. Tu, no, w odróżnieniu od tego, co tam pan profesor Miszkę mówił, wydaje nam się z obserwacji jak gdyby rynku amerykańskiego, tam ta rola jest wyraźnie rozdzielona i to daje dosyć dobre efekty. Znacznie silniejsze akcentowanie rozwoju umiejętności postępowania twórczego niż wtłaczania wiedzy, traktowania nauczyciela nie jako eksperta, ale raczej jako partnera w próbie rozwiązywania samodzielnego postawionych problemów. Jakość procesu dydaktycznego oceniana poprzez osiągnięcia studenta, uczenie pracy grupowej, tego wydaje mi się na to szczególnie chcemy zwrócić uwagę, dlatego że nasi studenci z reguły w ogóle byli nieprzygotowani do pracy grupowej, a w dzisiejszych czasach nie ma możliwości szybkiego nawet nadążania za rozwojem światowym, jeżeli nie będziemy tego robić grupowo. Rosnąca wada motywowania, nacisk na wykorzystanie metod i technologii wspierających pracę umysłową. Przygotowanie umiejętności reakcji na zmiany, no to jest jakby takie dosyć trywialne. Systemowe, a nie wąsko specjalistyczne podejście do problemów. Uniwersytet powinien być oceniany przez czynnik zatrudnialności jego absolwentów. Rosnąca inicjatywa studentów w doborze zajęć, w tym również wykładowców, modułów, kolejności ich realizacji. Tu kilka słów na temat samych inwestycji przyrodniczych. SBGW należy do Euroligi, to jest Euroleague for Life Sciences. To są takie czołujące europejskie uniwersytety przyrodnicze. I tam, powiedzmy, no, korzystamy dosyć dużo z tych doświadczeń. Między innymi Uniwersytet Wageningen bardzo silnie rozwija
technologie internetowe w kształceniu i w pracach badawczych. Tu należy podkreślić, jeżeli chodzi o uniwersytety przyrodnicze, politykę proekologiczną, żywność jako taka ma znaczenie strategiczne, nauki przyrodnicze wpływają bezpośrednio na jakość życia. Geneza projektu, więc chęć lepszego wykorzystania technologii i dostosowania kształcenia do potrzeb studentów, prawda? Bo studenci, bo gospodarka oparta o wiedzę będzie od nich wymagała takiego miękkiego, swobodnego posługiwania się tymi technologiami w momencie, prawda, gdy właśnie cały czas ta wiedza będzie propagowana, cały czas będzie rozwijana przedsiębiorstwo. Bo duża część wiedzy powstaje w korporacjach, nie na uniwersytetach. Projekt zakłada podniesienie kompetencji kadry akademickiej, wdrożenie dobrych praktyk z wiodących uczelni zagranicznych i mamy tutaj partnerów z kilku innych uniwersytetów przyrodniczych w Polsce. Przygotowano wniosek o dofinansowanie pod tytułem Program Unowocześnienia Kształcenia na SGGW dla zapewnienia konkurencyjności oraz wysokiej kompetencji absolwentów w ramach poddziałania 4.1 wzmocnienie potencjału praktycznego uczelni. Projekt został pozytywnie oceniony i tak jak powiedziałem, jest realizowany. Cele projektu. Pierwszy cel, jaki staramy się zrealizować, to jest stworzenie struktur wspierających wdrażanie. Czyli powstało Centrum Edukacji Multimedialnej, powstał Wydział Zastosowań Informatyki, zostały uruchomione pewne granty związane z learningiem, między innymi grant, na którym został opracowany własna platforma e-learningowa. Od 6 lat eksploatowany jest Moodle, od 3 lat system wideokonferencyjny. Teraz następny cel. Opracowanie kursów na temat wdrażania technologii. Je za chwilkę omówię. Opracowanie kursów ECDL, kursów zaawansowanych, można tak powiedzieć, ECDL plus troszkę więcej, kursów wyrównawczych. To wynikało już jak gdyby z samego programu operacyjnego. No i głównie to jest uruchomienie kierunku e-rolnictwa. Przeszkolenie kadry, właściwie we wszystkich tych wymienionych wcześniej kursach, które zostały już opracowane lub są w trakcie opracowywania. Przewidziane są wyjazdy studyjne. Te wyjazdy studyjne odbędą się jeszcze w tym roku i na początku przyszłego roku. Wyjeżdżają po 2 osoby do zakontraktowanych już uniwersytetów zagranicznych. Według określonego planu zostaną zebrane pewne informacje i pewne dobre praktyki będziemy starali się przenieść na naszą uczelnię. Staże dla studentów, wsparcie informatyczne w biura karier. Może to jest troszkę pozostałe. Partnerami są uniwersytety wymienione na tym slajdzie. Szkolenia zaawansowane obejmują wprowadzenie do platformy e-learningowej, edytor tekstu, planowanie projektów, arkusz kalkulacyjny, baza danych, prezentacje graficzne i multimedialne, konferencje zdalne w sieci web. Ilości godzin i ilości uczestników, którzy byli i będą przeszkoleni, podane są na slajdzie. Zostały opracowane i odbyły się już 3 edycje. 4. edycja tych kursów dla nauczycieli akademickich naszej uczelni i partnerskich uczelni są w realizacji. I to są następujące kursy. Podstawy e-learningu i wideokonferencji, wprowadzenie do LMS, zasady budowy kursu e-learningowego, metody synchroniczne, wybrane narzędzia i metodyki, organizacja wykładów online dla ekspertów zewnętrznych i odległych ośrodków, zarządzanie kursami e-learningowymi, wprowadzenie do korzystania z online'owych baz danych i e-booków. System wideokonferencyjny room-based, to jest Polycom, który jest, tak jak powiedziałem, już od 2 lat eksploatowany, w tej chwili został rozwinięty, także my możemy organizować spotkania dla 12 miejsc odległych, nawet przy gorszej jakości konferencji, nawet do 20. I ta druga pozycja, desktopowy system wideokonferencyjny Adobe Connect Pro.
Jest to moim zdaniem jeden z bardziej rozwijających się w tej chwili systemów, który w zasadzie obejmuje, znaczy będzie współpracował z Moodlem, ale właściwie może nawet przejąć część jego funkcji. Tu pokazujemy platformę Moodlową, którą powiedzmy eksploatujemy już od kilku lat. Jesteśmy jednym, posiadamy na nim około przeszło 70 kursów. W tej chwili będzie, w ramach tego projektu będzie przygotowanych 51 przedmiotów w pełni. Narzędzia. Jakie narzędzia wybraliśmy do przygotowywania kursów? Znaczy, przede wszystkim oparliśmy się o Articulate Studio 09, Presenter 09, Quizmaker 09 i Engine 09. Wykorzystywane są również Knowledge Presenter, Raptivity, pakiet Adobe Connect Pro, syntetyzator mowy Iwona oraz filmy i animacje. Przykłady tutaj, przykłady wykorzystania tych narzędzi. Pytania typu Matching Drop możemy tutaj rozwijać sobie. Możemy tutaj rozwijać to menu, wybieramy z menu. Tu znowuż możemy label grafik, czyli z obrazka możemy sobie wybierać opis poszczególnych, w tym wypadku parków narodowych. Wykorzystaliśmy również narzędzie Xerte, narzędzie bezpłatne, jak do edycji, do również innych rodzajów animacji i prezentacji. Słod. Przepraszam, bardzo w niezręcznej sytuacji jestem, bo niektórzy prelegenci poprzedni przedłużyli swoje prezentacje, a teraz tam jest w takiej sytuacji troszkę przymusowej i to i bardzo pana przepraszam za to, za moją konkluzję. To bardzo tak jest. W zasadzie można powiedzieć, że moje doświadczenia zespołu, który się wykrystalizował w trakcie wykonywania tego projektu, pokrywają się z tym, co do tej pory było powiedziane. To znaczy studenci bardzo chętnie z tego korzystają. Dosyć duży opór jest ze strony nauczycieli i bardzo ważne jest, żeby silnie ich wspierać i umożliwiać dostarczanie narzędzi w takiej postaci, że w każdej chwili albo będą z helpdesku korzystali, albo z bezpośredniej pomocy pracowników centrum. Dziękuję uprzejmie.